Cześć wszystkim. Dzisiaj film odnośnie wysiewu miskanta chińskiego. Tutaj tak on wygląda. Pokażę Wam go bliżej. Zdecydowałam się na taki wysiew, gdyż rok temu wysiewałam trawy pampasowe, białą i różową. Bardzo fajnie wykiełkowała. Jest już posadzona w ziemi. Jeszcze jej nawet nie przecinałam ze względu na takie wahania temperatury, jak jeszcze mamy w nocy. Więc postanowiłam, że w tym roku sobie wysieję miskanta. Rok temu też wysiewałam ostnice, tampony tals i kostrze wesiną niebieską, więc ona też bardzo fajnie mi wykiełkowała. Mam bardzo dużo sadzonek. Nie bawiłam się z takim pikowaniem ich, że pojedynczo, tylko robiłam już takie większe kępy, żeby był szybszy efekt w ogrodzie wizualny. Tutaj mam już tego miskanta otwartego. Tak naprawdę tych nasion w opakowaniu jest bardzo, ale to bardzo mało. Zobaczcie, tak on wygląda. Tutaj już mam przygotowane podłoże. Jest to zwykły, można powiedzieć, torf. Nie stosuję ziemi do wysiewu, gdyż jakoś nie widzę tak naprawdę takich spektakularnych efektów, jeżeli chodzi o wysiew kwiatów czy też roślin. Więc tutaj zastosuję sobie taką zwykłą ziemię uniwersalną i będę wysiewać tak jakoś rzutowo, jak mi się uda. Jest bardzo mało tych nasion. Tak to wygląda. Lekko to sobie docisnę. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o miskanta, on bardzo długo będzie kiełkował, bo tak co najmniej miesiąc. Więc dopiero jak on mi wykiełkuje, to Wam pokażę, jak to wygląda i czy tak naprawdę te nasiona były ok, czy też były stare. Bo to czasem różnie z tymi nasionami jest. Czasami wysiewamy po kilka razy i nam nic nie kiełkuje. Więc tutaj wysiewam sobie go wcześniej, niby na opakowaniu jest napisane, że wysiew dopiero robimy w kwietniu, ale robię wcześniej, gdyby się okazało, że te nasiona mi nie wykiełkują, więc te 3 tygodnie co najmniej jestem do tyłu, jeżeli chodzi o ten wysiew i kiełkowanie. Jeżeli wszystko będzie ok, te nasiona bardzo fajnie wykiełkują. Później myślę, że jakoś nie będę go też za bardzo pikować pojedynczo, tylko w takie większe kępy, jeżeli ich będzie dużo. Sam widzieliście, że tych nasion nie było za wiele. To tak naprawdę końcem lata już powinny pójść do gruntu na miejsce docelowe. Bardzo fajne jest w tym miskancie, że on już tak końcem lata, jeżeli go uda się posadzić do gruntu i zapewnić mu odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o ziemię, no to mi już będzie, myślę, że przez kilka dobrych sezonów będzie mi rósł już w ogrodzie. No zobaczymy. Wszystko będę Wam relacjonować oczywiście w tych filmach, które ostatnio pojawiają się na moim kanale, więc to wszystko sobie jeszcze podleję. Prawdopodobnie przykleję jakąś folią taką spożywczą, żeby ta utrzymywała się ta wilgoć. No i do usłyszenia wkrótce.